Cześć, to listopad 41, a to kolejny odcinek z gry Farm Simulator 22 Stary Olberon. I tak, jeśli teraz słyszycie taki szum, taki bardzo taki, na przykład taki czy coś, muszę was zasmucić, że to jest laptop, no pracuje strasznie, dużo szybko wiatrak strasznie lata. Zapomniałem wam też powiedzieć, co było w ostatniej aktualizacji, wtedy jak nagrywałem, więc to było. No i byłem na morfologii, badanie krwi, nie? No i wszystko git, tyle, że za mało witaminy D, dlatego taki, mam taki kaszel, nie? Po prostu muszę więcej witaminy D zażywać. No zresztą, czego tu chcieć? Ostatnio w ogóle prawie praktycznie nie ma. Postaram się już więc nie kaszleć za dużo, ale witamin słońca za dużo nie ma. No, jak widzicie, mam bardzo dużo pieniędzy na koncie. I tak w ogóle jeszcze tuż przed odcinkiem założyłem szersze opony dla Falmeta, żeby lepiej wyglądał. Poza tym, jak widzicie, jest styczeń, zima, całkiem spoko. I tak, będę dzisiaj obrządki nareszcie zimowe, coś tu się zepsuła tekstura, ale dobra. Zamierzam kupić nowy traktor i to już jest coś bardzo ciekawego. Przepraszam bardzo, naprawdę, za ten kaszel. Staram się nie kaszleć, no ale czasem muszę. Będzie to Zetor Fortera, nowy traktor w tej grze. To będzie taki traktor typowo pomocniczy, on nie będzie jakoś tutaj dużo robić w polu. On będzie tylko po to, żeby, no, jakąś zgrabiarką jeździć czy coś. Jakieś takie fajne opony, może Midasy, bo ja lubię bardzo opony marki Midas. Takie szerokie, kurczę, fajne. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Wredestein i Nokian i Trelleborg. Nie ma BKT. Chyba wezmę Mitasa po prostu szerokie i tyle. Tak mi się podoba, nie będę brać obciążników, no bo po co? Jeszcze do niego jakiś mały obciążnik, nie za duży. Żeby był, nie? Myślałem nad tym, ale chyba wezmę tego, bo on jest mniejszy po prostu. Jeżeli się uda, to być może jeszcze pojadę, kupię te fabryki, ponieważ kupiłem już nawet wózek widłowy, był na wyprzedaży. Zwierzęta. Kupiłem wózek widłowy i jest teraz już. Tylko z tyłu tablicy, to kupujemy ten wóz paszowy marki Kun. A że mam bele słomy, to dokupię jeszcze maszynę marki Anderson. No chyba już mi się znowu resetują te rejestracje. Czy nie? Nie, nie resetuję się. Chyba teraz dwie maszyny mają takie same rejestracje. Ta ma WT. I ta ma WT. Dobra, zmieni się może poza odcinkiem. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobał ten traktor. A właśnie, bo mogę zrobić, czekajcie, coś takiego. O, zmienię kamerę. I patrzcie, jak to teraz wygląda, no. Kurczę, tylko nic tylko takiego screena zrobić, nie? To mi się bardzo podoba. Weźmiemy pod Zetora na razie pod ściełarkę. I zrobię tak, że Walmet będzie jechać z paszowozem. To znaczy pracownik będzie jechać Walmetem z paszowozem. A ja pojadę Zetorem. Walmet też całkiem spoko wygląda. W każdym traktorze już zrobiłem coś takiego, właśnie taką kamerę ustawiłem. A że ten był akurat nowy, no to musiałem w nim na odcinku to zrobić. No, dobra, teraz już chyba kaszleć nie będę. Jest dobrze. Kurczę, ale taki był detalnie jak kieszonki, no piękny traktor. Czekajcie, na drogę wyjadę, to może nie będzie miał problemów. Na tym, jak tak mam kamerę, to chyba nawet lepiej gra chodzi. Chociaż nie wiem, nie sprawdzałem. Postaram się raz zrobić tam TMR, podesłać raz, no żeby... O, tu stoi widłak. Żeby było już... jakoś to fajnie wyglądało wszystko. Tu będzie jechać. Dobra, ja jadę za torem. To już jest maksymalny bieg. No to idziemy forterką. Muszę wam powiedzieć, że
Patrzę. O, to się nie zmieniło akurat, ten podnośnik. Bo ja to jeździłem takimi starszymi forterami jeszcze z takimi maskami, z dwoma światami, takie no, słabe były te światła. Na przykład 114-41 albo 106-41. I powiem wam, że trochę się zmieniło, ale tak no nie za dużo się zmieniło. Kurczę, ale spoko wygląda z tym obciążnikiem. Trochę się zmieniło. Kurczę! Stawię na 1H. Tu trzeba dużo te biegi machać tymi biegami, no ale nic za to nie poradzę. Kurczę, jeszcze tego koguty, nie? Kurczę, pięknie to wygląda. Trochę może lagować, ale no. No, tablicy nie widać rejestracyjnej. Gdzie ty jedziesz? Jak już tutaj nie będę koło tego. O, już od razu lepiej chodzę FPS-y. Tutaj ja zrobiłem to automatyczne karmienie koni. Powiem wam, że ono się naprawdę sprawdza. Wiecie co? Na razie to my zrobimy TMR. Tutaj jak widzicie, tam widzieliście pewnie, albo nie, o, tam stoi Deutz i pojedziemy Deutzem. Zawieziemy zboże do młyna. Zamierzam też kupić serowarnię, ale już tam byliśmy, no byliśmy, to nie będę pokazywać, jak tam jest, po prostu i tyle. No, jeżeli się nie mylę, no tak, w poprzednim odcinku chyba właśnie tam byliśmy, więc. Więc no, nie będę pokazywać po prostu, jak tam jest, no bo nie warto. Krzykniałki. Kasztunucie, ale się powstrzymałem. Specjalnie dla was. Bo jednak staram się dla was robić te odcinki tak w miarę. systematycznie. I teraz tak. Ten paszowóz, ile on mieści? W ogóle ciekawe są przyczepy, ta przyczepa tylko. Zwierzęta. Gdzie to jest? O, jest. Ten paszowóz mieści 11,9 i 9 metra sześciennego. A co tu nie ma? Kiszonki? Nie jest, dobra. Wylejemy FPS-ów. Trochę słabo. To tak, czekajcie. Muszę obmyśleć plan działania. Ale mam po 6000. Kurczę, mogę przed odcinkiem to wymyśleć. Dobra, wiecie co? To może w takim razie będziemy jechać. Zajedziemy do ojcem do młyna. Jak tak będę jechać, to pomyślę, jak to zrobić z tym paszowozem. Chyba walić, wiecie co, nie. Po prostu ja ustawię na ten pomad, będzie jechać traktor, a ja to wszystko policzę. Dobra, 11 900, bo to gdzieś mniej więcej tyle będzie. Odjąć 1050, bo to jest już. Przepraszam. Pasza mineralna, ponieważ kupiłem chyba za 8 worków, czy 8 palet z tą paszą. O kurczę, ładnie to wygląda. Z paszą mineralną właśnie kupiłem około 8 palet. Tutaj chcę ostrożnie, bo jest zima i no ogólnie jest śnieg, no wiecie. Nie chcę wpaść w poślizg. I teraz tak, jeszcze odjąć od tego pojemność siana i to można zawalić belą słomy. Znaczy nie belą słomy, no.
Jeszcze kiszonki trzeba. Te kiszonki tak z około. No, jakoś to będzie. Tak z dwa chwytaki. Będzie git. I słomą zasypać. I będę miał chyba przepis ATMR wtedy już. Taki normalny w miarę. Trochę za szybko, za późno skręciłem. No ale dobra, już nie będzie. Jedziemy. No tak lepiej z FPS-ami jest nawet. Że tak rozpędzić się on nie może, za duży poślizg jest. Jedziemy tak wolno trochę. No już jesteśmy blisko mostu. W miarę się rozpędzamy tutaj. Kupię tutaj jeszcze piekarnię. Może jeszcze w tym odcinku. Ale jeszcze to jeszcze zobaczę, nie? Trzeba będzie poczekać na to wszystko. Kurczę, u mnie wyjeżdża w ogóle nie było takiego odcinka zimowego typowo na tej serii. W ogóle na żadnej serii nie było takiego zimowego odcinka. No więc się cieszę, że mogę go w końcu nagrać. Kurczę, jak ja jeżdżę brzydko. Chyba jakiegoś znaka skosiłem, znak jakiś skosiłem, no ale dobra już. Niech już będzie. Trzeba ostrożnie, żeby nie wpaść w poślizg. Mam dwie przyczepy dwoma różnymi. No tu głośno. Dwoma różnymi zbożami zapewnioną. I teraz czy chcemy kupić budynek mój zboż za ponad 100 tysięcy? Tak, chcę. I właśnie w tej chwili stałem się. Stałem się właścicielem. Teraz tak, zobaczmy jak to jest z tym pszenica, mąka. Wow, no całkiem fajnie, dobra. Myślę, żeby to wszystko po prostu, no. To wyłączę, owies i sorgo, bo owsa i sorgo póki co to nie potrzebuję. Nie mam do wysypania. O, dobra, czekajcie. Czy tutaj usyp lewa. Czy to pokrywę muszę? A, bo to tamta przyczepa. Ja tak się dziwię, co się dzieje, nie? Jest dobrze. Tu stawię też na prawo. Najpierw tu wysypię. Później tam wysypię i zacznę robić już temer. Kurczę, bym jakoś ten kaszel wyciął czy coś, no ale nie chce mi się. No, mam nadzieję, że mi to po prostu wybaczycie. No i dobra, on tu będzie już tak po prostu. Stacie tyle. Dobra, my odpalamy tymczasem klasa. Wiecie co? Wezmę najpierw belę. Tyle nie te z tego automatycznego karmienia, bo one są bardziej pojemne po prostu. Tylko wezmę po prostu te belę z garażu. Tutaj postawiłem rozrzutnik, całkiem spoko wygląda. Beczkę schowałem tam do garażu. Właśnie nic tam nie odpadło. Ciekawe jest to, że teraz można robić tak, że po prostu bela nie tak, że się ją wrzuca i ona znika. Tylko po prostu jak ją się wrzuci, to ona się tak powoli. jak z Big Baga tak się rozładowuje. O, czekajcie, muszę włączyć. Widzę to, że. No, paszowóz muszę włączyć. To pierwszy TMR, jaki robię w ogóle w tym farmingu. Tak? Tak. Więc no. Jeśli coś źle robię, to się nie obraźcie po prostu i tyle.
Teraz jeszcze trzeba dowalić. Kurczę. A ten kaszel na pewno przeszkadza wam w oglądaniu. No. Kurczę. Nagrał w niedzielę to ten odcinek, bo widzicie go w niedzielę, no ale. Kurczę. No nie wiem. Tego siana i tego powinno być mniej więcej tyle samo. No dobra, już. Nie będę się tym przejmować. No właśnie, tu już się z nich załaduje. To jak widzicie, tą paletę używa. Kurczę, ja przecież tak w środku mogę patrzeć, ile mam. Normalnie można HUD-a wyłączyć, bo tu się widzi, ile się tego ma. Nie wiem, czy to było tak, też tak w 19, ale tu tak jest. Fotel standardowo, nie wiem, czy składany, czy nie, ale są pasy, to mi się bardzo podoba. Kurde, no fajny traktor, muszę wam powiedzieć. Właśnie, skoro ja mogę tego FOWA ustawiać. O, patrzcie, jak to dokładnie zrobili. Fajny ten traktor jest. Bardzo mi się podoba. O! O, właśnie z takimi oświatłami, jak tutaj widzi ten biały obrazek na szybie. To taki ja właśnie z torem jeździłem. No, bardzo mi się te zetory podobały. Dobra. No to teraz ładujemy kieszonkę. To najpierw trzeba otworzyć silos. No, nareszcie. To ta kieszonka, co ja robiłem ją na odcinku, nie? Tak długo ona tu się kisiła. Nie, jest dobra jeszcze. Widać to. Tak szczerze, to ten paszowóz nie jest jakiś duży, ale pod tego zetora jest idealny wręcz. I cieszę się, że kupiłem tego zetora, no bo teraz nie będę musiał jakichś dużych traktorów podczepiać pod małe maszyny. Właśnie na przykład taka zgrabiarka. Chociaż będzie też niedługo kolejny traktor, który zastąpi już Walmeta. Więc tak szczerze to mogłem w ogóle nie zakładać w nim szerokich opon, no ale no już. Tyle ten traktor, tyle u mnie zrobił, że no zasługuje na nowe opony i po prostu i tyle. Ja się cieszę, że tyle u mnie on służy. Teraz już jego robotę w takich lżejszych pracach, albo właśnie zwałem na przykład na łące, to jego rolę przejmie Zetor. Po prostu i tyle. I tylko słomy jeszcze zostało. Kurczę, ale ładny ten Zetor, no muszę wam powiedzieć, że jeszcze tutaj zimą tak naprawdę on się tu ładnie spisuje. Jak z grabiarką będzie na odcinku, jak kupię w końcu nowe maszyny. Czekajcie, trzeba tutaj. Bierzemy słomę. I teraz co ja tutaj mam? Nie wiem, co ja tu mam. Nie, no przecież. Kurczę. Tak to by było wszystko dobrze, ale ten nieszczęsny kaszel mnie tak prześladuje. O, patrzcie, już mąka się robi, fajnie. Super, cieszę się. Żebym to ja wiedział, co to jest. Czy tak powinno wyglądać TMR, czy nie? Tu nie ma TMR-u.
Kurczę, nie wiem jak on powinien wyglądać. Po prostu się będzie. Z tą bawką trzeba będzie się bawić i tyle. Z której strony on ma wyładunek? Z tej. Ja chyba przed odcinkiem otworzyłem tam sobie drzwi w oborze. A może i nie, zobaczę. Kurczę, jeśli to będzie źle z tym TMR-em, to ja nie wiem co ja zrobię. Bo to nie wygląda jak TMR. Niby wszystko jest dobrze, tylko trochę za dużo tej paszy mineralnej nawalone. A, otworzyłem przed odcinkiem, spoko. Kurczę, się tak wjecha dobrze. Koniec odcinka, nie? Ja nawet nie podesłałem tych krów. Ale że to niedziela. To specjalnie dla was. No, niestety będziecie musieli słuchać mojego kaszu, ale no. Będziecie mieli też podsiełanie. Bo to nareszcie naprawili w tej aktualizacji. Siano, nie jest to przyjmowane. No i teraz się kurczy, co się kurczy? Nie wiem, co się kurczy. Siano się wysypuje. No cóż, niestety się dzisiaj chyba nie udało zrobić paszy idealnej o nazwie TMR. Dobra, to wiecie co, ja to po prostu zostawię, niech stoi ta maszyna. Ja szybko wezmę klasa, załaduję. W ogóle obornika mam 80 ton, to super, na te moje pola to wystarczy tyle. Dziękuję wam, że chcieliście w ogóle słuchać mojego głosu, jeżeli nadal to oglądacie. Mojego ciągania nosem. Kurczę, prawie wjechałem. Mojego kaszlu i w ogóle mojej nieudanej próby zrobienia TMR-u. Kurczę, będę musiał zobaczyć, poćwiczyć sobie pod odcinkiem i nie, i to nie na tym save'ie. Jak się robi ten TMR? W tym paszowozie najlepiej, tak. A, te drzwi tak się jakoś otwiera. To profesjonalka tutaj. Dobra, trzeba tu szybko, bo jak jeszcze dłużej będę to nagrywać. Przepraszam, naprawdę. Im dłużej będę to nagrywać, tym mniejsza są szanse, że to przyjmie to do ciebie. Że jest za długi, nie będzie. Tym większa są szanse, że. Oj! Kurczę. Dobra. Teraz wziąć tą osłonę. Osłonę. Jeszcze raz będę podściełać się pod tą podściełarką, znaczy z belami słomy na tym sejwie. Bo tam raz testowałem, czy naprawili podściełarki, czy nie. Dobra, niech kaszlę, postaram się dla was. A, te drzwi tak się zamyka. Przyzwyczaiłem... No niestety. Przyzwyczaiłem się, że te drzwi się zamyka... na tego... na X-a. No ale przejadę już przez mąkę. I tak tu nic póki co nie rośnie, jest zima. Wszystko za bardzo jedne. No, stój Zetor. Teraz tak, jakoś... O, i patrzcie, teraz wcisnę... To działa! Reszta, nie? Tak długo czekałem na to. Właśnie, ciekawe co mi ukrów pokazuje. No, że mam siano temeru, nie pokazuje, że mam temer. Mleko już pełno. Dobrze, pokazałem wam jak to wygląda, teraz kupię jeszcze szybko tak na prędkości serowarnię oraz piekarnię.
Ja już wam w tym momencie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie już prawdopodobnie siew nowym siewnikiem. Więc już znowu będzie niedługo taka akcja. Pewnie odcinek ze sprzedaży tych dóbr, które wyprodukują moje fabryki, będzie oddzielny. Patrzcie, że mi jeszcze... O, tu mleko w ogóle jest. Wow! Patrzcie, tu mleko. Czyli tak, żeby zrobić ciasto. Patrzcie, ile tego trzeba. Ja bym mógł zrobić wszystko oprócz jajek i cukru. Cukier to trzeba by albo buraki, albo trzcinek cukrowy, ale raczej bym zrobił buraki, akcję taką, wykopywanie buraków. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie. Widzimy się w kolejnym odcinku, być może już bez kaszlu. Czasem ja się z wami żegnam, pa.